się tutaj wydogdało. Ready on call. O, tu są płyty, tu je widać. Ale tam, gdzie była pieczęć obrony, będę ja bym padł ze śmiechu. Pułapka ogniowa. O. Yes, I am. Yes, beard. Senyaza. Co hurry up, ja tutaj dowodzę, a nie ty. Noż. Najpierw myślałem, że tam można zejść i tam będzie skrzynia. Szukałem tego piątej części tego przepisu. O mój Boże. Trochę robali tutaj jest. Dawno nie było zrobaczane miejsce. Misia wezwę. Take care of it.
szkoda. Trudno. No, w końcu. Hmm? Znowu przeciwnicy? Tym razem teren czysty. What do you want? Co mu to daje? Aha, czyli zwiększając jego siły życiowej, poprawia regenerację w przypadku zranienia. No, a pewno to też użyje. Zanim zacznę taką główną walkę z demonem, to pominę cutscenkę, która jest przed nim, przy wywołaniu go i pokażę właśnie co się, jak wygląda bez użycia żadnych pieczęci, a jak wygląda z użyciem wszystkich. Oczywiście krótkie sekwencje walki też dam, żeby pokazać różnicę. Znowu gargulce. Przejadłem się jak świetliki. Dobra, wstawać. Jeden już stał. O! Właśnie o tym mówię. Czasami one zeskakują też i pomagają. Dajcie się wieść, jak tylko pokonamy te, to te co spadły nam po obu, te się na nas rzucą. Mówiłem. Tu pieczęć? A tak, przecież znalazłem dwie książki. A nie. A no tak, znalazłem dwie, właśnie tą książkę. Do tego. Ja potrzebuję jeszcze dwóch. Czyli magii jest z przodu.
topór i monety. No, ale dziękuję. To więcej dukatów do mojej sakiewki. Tutaj coś jest. Urny, nie urny, nie. I pieczęć magii. Właśnie, więc to na pewno musi ktoś użyć, kto ma albo maga w drużynie, albo sam jest magiem. Bo gówno mu wtedy zrobisz. Dobra, dobrze idę? Tak. Ready. Yes. Yes. A tak. To jeszcze więcej walki z gargurcami. Oczywiście z nami walki przejadły. Może zostaniecie tu, nie będziecie się wcale ruszać. Ja zabiję demona, wrócę. Przyjdę koło was spokojnie. Wy też się nie wtedy nie ruszycie. Wyjdę sobie i tyle. Amulet odwagi. Tak, jego obecność, nieobecność raczej trwa za długo. No właśnie.
Znowu następna zagadka. Tu, tutaj je chyba nimi nasrali równo. Okej. No i teraz wezwę demona. Teraz bez użycia żadnych pieczęci. I no. Ale tą kartę pominę, żeby pokazać wam. Co was czeka, jeśli nie użyjecie? O. Niewrażliwość. Od wiele patrzy. Dobra, moje stats też mu zniszczę. I tyle ma właśnie zdrowia. No jak widzimy, powoli też tracą energię astralną, o. Nie użycie żadnej pieczęci, to jest chyba głupota. Do zobaczenia. A nie, w sumie... Bez magii sobie jakoś poradzę. Teraz poużywamy wszystkich pieczęci. Dobra, czyli pamiętać tą pieczęć. Tą pieczęć. Nie wiem. Nie wiem czy klątwy, ale pieczęć mocy też na pewno. Nie dostaję żadnych kar. No i w sumie... Zobaczmy na jaki... na 8 poziomie kogo przywoła. No i teraz ma o wiele mniej życia. Aha, wilka. To nie zmienia faktu, że walka nie będzie łatwa.
Wybaczcie na chwilę, ale muszę jednak sprawdzić cheat, co robi, jednak krąca sobie przypomnieć, więc zobaczcie na chwilę. Okej, jestem z powrotem. Dobra, trzeba się teraz przygotować. Bo nawet jak użyję części pieczęci, to on skóry swojej niełatwo nie odda. Dobra, chyba dobry pomysł będzie użycie reszty strzał ognistych. Dobra, czyli tak, pieczęć magii... Nie. Zaraz, pieczęć... O, jest! Aha! Czyli odejmuje mi, tak? No niestety, będę musiał też użyć, czyli zostaje mi jedna pieczęć. Ja nie wiem, jak tutaj sobie ma poradzić z tym demonem. Okej. Moi są gotowi. Więc... Czas demoniej dupie dokopać. Wygląda jak tygrys szablozębny. Garosiem! Ready on call. Łuk. No. Odbiera pas? Pas. Nie wiem, dlaczego mi zabiera pas. Może chcę, żeby mi spadły gacie. Ta, jego teleportacja. Ale widać, teraz to jest już łatwiutki. Aj. Przestraszył Kane'a. Nie żygaj na mnie, mama ci niczego nie uczyła. To jego taki atak obszarowy. Słaby na szczęście. A gdybym nie użył pieczęci odpowiedzialnej za strach, by możliwe, żeby wszystkich przeraziła. Right on. I send Yaza.
Mieścił się szybko, pozbierał. Teraz. Który ma z was soczki? What do you want? Haha! I target acquired. Bring 'em! I yield. No co za niewychowany demon? Pocełki już przestały działać? Nie, jeszcze działają. To nie masz już strzał? No. Zużyła. Target acquired. Ready on call. Gin, gin, gin. Jedną pieczęć uchowałem. A to... ślina demona. No, pluł na mnie równo. Więc się nie dziwię się, że się udał dobyć. A... to po co tu przylazłem?